Wstęp. 1. Jak poczęła się komedia Świętoszek? Pocieszne wykwintnisie? Walka o szkołę Żon. Komedia Tartif, czyli Świętoszek, jest kulminacyjnym punktem życia i twórczości Moliera. Raz przez swoją doniosłość artystyczną, a powtórę przez walkę, do jakiej dała powód i wpływ tej walki na twórczość pisarza. Ale już sam świętoszek jest dalszym ciągiem, jest, mimo tego olbrzymiego znaczenia, tylko epizodem walki, jaką toczy Molière niemal całe życie. Aby właściwie zrozumieć ten utwór, trzeba tedy sięgnąć wstecz aż do początków paryskiej kariery Moliera, a nawet jeszcze wcześniej. W kilku słowach. Dwudziestoletni chłopiec z dobrego mieszczańskiego domu, od dziecka trawiony pasją do teatru, zakochał się w młodej aktorce, Magdalenie Beżart i założył z nią teatr w Paryżu. Teatrzyk bankrutuje. Molière puszcza się z młodą trupą, której rychło staje się głową, na prowincję i obiega ją przez kilkanaście lat. Rozgłos wędrownego teatrzyku rośnie. Wreszcie otwiera Molière'owi drogę do Paryża i to pod najlepszymi auspicjami. Trupa debiutuje z powodzeniem przed samym królem. Molière miał wówczas lat trzydzieści Jako autor nie dał jeszcze miary tego, czym jest – Poza licznymi farsami kleconymi na prędce, dał dopiero warto-głowa i zwady miłosne. Pierwszą nowością, z jaką wystąpi w Paryżu, będą pocieszne wykwintnisie. Przybywszy do Paryża, Mollier, który opuścił stolicę tak młodo, a kilkanaście lat strawił na swobodzie cygańskiego życia, rozgląda się dokoła siebie. Widzi wielką komedię próżności, salony literackie. Koterie ślące się zmonopolizować talent i zamknąć go w swoich regułach. Mizdrzenie się języka, a pod nim chamstwo uczuć. Autorów obnoszących się z ważną miną z Lada Madrygałem, aktorów dostrajających się do tonu powszechnej sztuczności. I parska śmiechem, śmiechem młodym, zdrowym, z pełnej piersi. To pierwsze wystąpienie Moliera, jest kijem wsadzonym w mrowisko. Pierwszy to raz zabrzmiała na scenie satyra i to tak mocna. Cały Paryż tłoczy się na tę sztukę, która staje się wypadkiem dnia, ale odtąd Mollier ma mnóstwo wrogów czyhających na chwilę odwetu, autorzy, aktorzy, salony. Wszystko to utworzy niebawem wspólny front przeciwko niemu. Już pewne sfery czyniły starania o zakaz grania tej zuchwałej sztuki. Niebawem Mollier dalej wysuwa pazurki. W komediobalecie balecie Natręty zbiera wzorki z samego dworu. Ośmiesza typ dworskiego panka, złotego młodzieńca, portretuje całą galerię dudków. Jedno zmarszczenie brwi Ludwika XIV mogło położyć koniec tej zabawie i może nie mielibyśmy wówczas Moliera. Ale król, który widział cały świat niziutko u swoich stóp, dość rad był tej niwelującej wszystko satyrze. Uśmiechnął się i sam poddał Molierowi temat do nowych wzorków. Podniecony triumfem, Molière wali sztukę po sztuce. Staje się bohaterem dnia w Paryżu. Nowa ta gwiazda budzi zdumienie. Osobistość jego rysuje się coraz wyraźniej. Przedstawia on tężyznę, humor, naturalność przeciwko wszelakiemu mizdrzeniu się i udaniu. Staje się sztandarem nowej literatury. Boileau, La Fontaine, Racine uważają go za swego wodza. Wszystko, co jest szczerością, prawdą, życiem, skupia się koło niego. Przeciw niemu są przeżytki minionej epoki, pedanci, snoby, dewoci, wreszcie zawistni wszelkiej kategorii. W miarę sukcesu szeregi niechętnych mnożą się. Ten geniusz komedii, pociągający ku sobie umysły i wysuwający się na czoło teatru, dla którego dotąd jedynym szlachetnym wyrazem była tragedia, niepokoi wielu. Cóż dopiero mówić o takich, a było ich wówczas niemało, którzy w ogóle na teatr patrzyli jak na dzieło szatana. Niechęć przeciw Molierowi nurtuje głucho, ale nie ma się do czego przyczepić. Cóż zarzucić tym wesołym komediom, zwłaszcza gdy ich autor cieszy się tak wyraźną łaską króla? Wreszcie nadchodzi sposobność jest nią szkoła żon, której powodzenie przeszło wszystkie dotychczasowe sukcesy Moliera. Taki był rozmach, taka świeżość w tej ślicznej komedii, że nieuprzedzona publiczność przyjęła ją z zachwytem. Jest to znów wielkie zdarzenie dnia w Paryżu, ale zarazem zawrzało przeciw Molierowi. Powstaje istna wojna literacka z tych, które mają tak ożywcze i płodne w literaturze znaczenie. Wojnę tę można by porównać z tą, która toczyła się trzydzieści lat w przódy ocyda Cornela, później zaś o wesele Figara i Hernaniego. Sypią się broszury, pamflety, dwór, salony rozbrzmiewają jedynie namiętnymi dyskusjami na temat szkoły żon. Ale wojna ta, zrazu czysto literacka, przybrała niebawem i inny charakter. Wszyscy ci, którzy mieli z Molierem na pieńku, dojrzeli moment, aby się z nim policzyć. Nareszcie znaleźli broń przeciw niemu. Jakaż ta broń? Ta sama, którą z reguły prawie wytacza się przeciw każdemu nowemu twórczemu zjawisku. Niemoralność. Elegantki, o których Molière powiada, że z całej osoby jedynie uszy mają czyste, zasłaniają sobie te uszka ze zgorszeniem, urażone niby w swej skromności paroma żartami Moliera, podczas gdy bez rumieńca zwykły się przysłuchiwać plugawym farsom stanowiącym codzienny ówczesny repertuar. Ale znaleziono jeszcze inną broń obraza religii, żarty z rzeczy świętych. W naukach, jakie Arnold daje młodziutki Anusi. Akt trzeci, scena druga, dojrzano parodię nauk świętego Grzegorza z Nazjansu. Niemniej zgorszenia wywołało w pewnych kołach tych kilka wierszy z przemowy Arnolfa. Pomnij też, że są w piekle kotły rozpalone, w których szatani smażą każdą grzeszną żonę. Idąc za tą nauką, twa duszyczka mała będzie zawsze jak lilia, czyściutka i biała. Lecz jeśli ją ku złemu zwabi chętka marna, dusza stanie się zaraz niby węgiel czarna. Wszystkim będziesz przedmiotem wstrętu lub obawy, i pójdziesz kiedyś jako łup szatana prawy, tam, gdzie złe żony smoła roztopiona czeka. Można by łatwo odpowiedzieć, że Molière nie żartuje tu zwierzeń religijnych, ale z użytku, jaki z nich ludzie czynią dla swoich świeckich i samolubnych celów. Bądź co bądź, groźna kongregacja świętego sakramentu krzątała się tym razem nadaremnie, aby uzyskać zakaz grania sztuki. Tą bronią można było wiele wówczas zdziałać tu każdy cień oskarżenia miał swoją wagę. Ten moment życia pisarza komplikuje się jeszcze jego życiem prywatnym. Jest to chwila jego małżeństwa z młodziutką Armandą Beżart, dzieckiem teatru, które od małego chowało się przy jego kompanii. Armanda była siostrą owej Magdaleny Beżart, dla której Molière uciekł przed laty z domu i z którą wspólnie założył teatr. Do tej pory Magdalena była w tym teatrze. Teatr rządził się w tych rzeczach zawsze cokolwiek specjalnymi prawami, ale małżeństwo to wywołało liczne komentarze. Szeptano, i to dość głośno, że Armanda jest tylko urzędownie siostrą Magdaleny, a w istocie jest jej córką i że to tylko dobra mama Beżart, ideał wszystkich mam teatralnych, zgodziła się na tę metrykalną substytucję. Ojcem miał być niejaki pan de Moden. Jak tam w istocie było, tego już nikt nie dojdzie. Od tych pogłosek było dość niedaleko do innych potwornych insynuacji. Znaleźli się ludzie, którzy postarali się podsunąć królowi te wnioski. I znowuż losy Moliera zawisły na włosku. Ale tym razem chodziło o niebezpieczniejsze sprawy. Król odpowiedział na te po twarze, po królewsku. Ofiarował się trzymać do chrztu dziecko swego nadwornego komika. Sam zachęcił Moliéra, aby odpowiedział napastnikom. Bawiła go ta komiczna wojna. Molière odpowiedział już przedtem pedantom, literatom i wykwintnisiom, pisząc krytykę szkoły żon. Obecnie dorzuca jeszcze improwizacje w Wersalu mimochodem stwarzając w tych dwóch jednoaktówkach nowy rodzaj literacki. Ale dojrzewa w nim zarazem inna odpowiedź. Aż dotąd satyra Moliera obracała się w kręgu niewinnych śmiesznostek literackich czy towarzyskich, o ile nie brała za temat wiekuistych niedoli miłosnych lub małżeńskich. Niebacznie wrogowie obudzili w nim drzemiącego lwa. Kampania przeciw niemu, a zwłaszcza metody, jakich użyto, zmieniły jego spojrzenie na ten świat. Ujrzał inne oblicze człowieka, ziejące nienawiścią, zawistne, drapieżne, podłe. Oczy jego otworzyły się zarazem na zarazę społeczną, która nieodzownie towarzyszyła silnie rozwiniętemu życiu religijnemu w ówczesnej Francji na świętoszkostwo i obłudę. Z kampanii o szkołę żon urodził się Tartif, czyli świętoszek. Mollier zrozumiał, czym jest i ile złego może zdziałać ta obłuda. Nadużywanie rzekomych wartości moralnych do osobistych arcyświeckich celów. Przejrzał na wylot tych ludzi, co pod nabożnym płaszczem kryją zwykłe wady, swą zawiść, niedowiarstwo, swoje fałsze, zdrady, i gdy chcą kogoś zgubić, osłonią gdy trzeba, swoją własną nienawiść interesem nieba. Dojrzał ich, przejrzał i postanowił się z nimi zmierzyć. 2. Wystawienie świętoszka i walka o niego. Don Juan. Ponowne cofnięcie świętoszka ze sceny Mizantrop ostateczne zwycięstwo. Można przypuszczać, iż Molière zdawał sobie sprawę z trudności i niebezpieczeństw, swego zamiaru, to też uczynił wszystko, aby złagodzić jaskrawość swego czynu, a zarazem aby stworzyć najbardziej sprzyjające okoliczności dla premiery świętoszka. Obrał na ten cel uroczystość inauguracyjną pałacu i ogrodów w Wersalu, świeżo stworzonych przez Ludwika XIV. Król wydał wielką zabawę oficjalnie dla królowej i dla królowej matki, ale w istocie heroiną tej fety była kochanka królewska, panna de la Valier. Miano zabawy było rozkosze czarodziejskiej wyspy. Ariostowa wyspa czarodziejki Alcyny zapłynęła jakoby do Francji, aby się stać teatrem uczt, balów, turniejów, a wreszcie komedii. Molier, impresario całej zabawy, rozwija niestrudzoną czynność, odgrywa Boga Pana, wygłasza powitanie królowej, wystawia z dawniejszych utworów natrętów i małżeństwo z musu. Prócz tego zaś dwie nowe sztuki – Księżniczkę Elidy, 8 maja, zaś 12 maja 1664 – trzy akty Świętoszka. W jakim stosunku te trzy akty Świętoszka były do dzisiejszej pięcioaktowej komedii? Nie wiemy. Zdaje się, że nie była to skończona sztuka, ale zdaje się również, że nie były to pierwsze trzy akty komedii w jej obecnej formie. Te trzy akty świętoszka rozpętały nad głową pisarza burzę trwającą lat pięć. Burzę, której następstwa mogłyby być dlań okropne, gdyby nie to, że w całej tej kampanii miał on potężnego, choć dyskretnego sprzymierzeńca, a był nim sam król. Ale gdy mowa o stosunku Moliera do króla, trzeba sobie uprzytomnić, z którym Ludwikiem XIV mamy do czynienia. Ludwik żył trzy ćwierci wieku i panował bez mała tyleż. Otóż w machinalnym skrócie myślowym tworzymy sobie często fizycznie i moralnie niejako przeciętną tego długiego panowania i tej postaci. Otóż kiedy Moliér w 1658 roku pierwszy raz miał zaszczyt wystąpić na dworze, Ludwik XIV miał lat 20 Obecnie ma ich dwadzieścia. Jest to młodzieniec o wrzących namiętnościach, ledwie wyzwolony z kurateli, rwący się do życia, niecierpliwie znoszący wszelkie pęta, lubiący dookoła siebie atmosferę blasku, zabawy. Że zaś wśród wszystkich stanów w rzemiośle króla o zabawę najtrudniej, król oceniał zasługi Moliera, który go bawił przednio, a dawał sposobność do tańczenia z gracją w baletach. Król nienawidził surowych Jansenistów, w których wyczuwał ducha niedawno stłumionej frondy. Król zgniecie niebawem kongregację Świętego Sakramentu, która ważyła się przeciwstawić jego Jowiszowym miłostkom. Gdy pani Denaville, ochmistrzyni dworu, za poradą księdza Żoli, zamknęła kratą wszystkie przejścia, którymi król mógł się udawać do apartamentów panien dworskich, król wypędził panią Denaville i jej męża. Mollier czuł tedy w królu sprzymierzeńca, inaczej komedia jego byłaby nie do pomyślenia. Król, któremu cenzorowie moralności dawali się we znaki, przyjął tedy nowy utwór z zadowoleniem. Niektórzy posuwają się aż do podejrzeń, że go inspirował. Nie znalazł natomiast świętosze łaski w oczach królowej matki, Anny Austriackiej, wówczas już tkniętej śmiertelną chorobą i tym skłonniejszej do powagi i dewocji. Ale na ogół zawrzało. Zaczęły się krzątania na dworze, aby udaremnić wystawienie sztuki. Na czele zgorszonych stanął Monseigneur de Perefix, arcybiskup Paryża. Ludwik XIV mimo swej wszechwładzy musiał się liczyć z głosem, który przemawiał w imię religii i moralności. Starając się osłodzić Molierowi przykrość, zabronił wszakże grać świętoszka publicznie. Nie przeszkodziło to fanatykom ogłaszać przeciw Molierowi pism, w których nazywano go czartem obleczonym w ciało i przebranym za człowieka, zasługującym na karę ognia, zanim dosięgnie go ogień piekielny. A w owym czasie nie były to przenośnie poetyckie. Ledwie kilka lat upłynęło, jak za sprawą kongregacji świętego sakramentu spalono na stosie mistyka Morina. Molière wynagradzał sobie zakaz, czytając sztukę po znamienitych domach, a nawet grając ją prywatnie, m.in. u brata królewskiego. Mimo to zakaz był dlań ciosem jako dla dyrektora teatru. Aby wypełnić lukę w repertuarze, pisze na prędce Don Juana w 1665. Ale i ten romansowy temat zmienił się pod koniec sztuki w gryzący pamflet przeciw obłudzie. Don Żuan bezbożnik, cynik i łotr bez czci i wiary nawraca się pod koniec sztuki. Otóż to nawrócenie jest udaniem, które marze tanim kosztem minione przestępstwa i zabezpiecza bezkarność dalszym. Słowem, don Żuan staje się u Moliera nową odmianą świętoszka. Tartif to świętoszek plebejusz, karierowicz. Don Żuan to świętoszek wielki pan, dyletant zepsucia. Rzecz prosta, że sztuka ta była dolaniem oliwy do ognia padały też pioruny na głowę Moliera Któż zdoła znieść, pisano zuchwalstwo błazna, który stroi żarty z religii daje lekcje wyuzdania i czyni majestat Boży igraszką Pana i sługi Ateusza, który się zeń śmieje, i Lokaja, który bezbożniejszy jeszcze od Pana rozśmiesza innych Król milczał Kiedy mu przedstawiono bluźnierstwa i zbrodnie dążyłana odpowiadał tylko To też źle na nich wychodzi Bronić jawnie Moliera nie mógł już na drugim przedstawieniu trzeba było skreślić niektóre ustępy. Po piętnastym poradzono wymownie Molierowi, aby sztukę cofnął za Fisza, mimo że zawczasu postarał się o przywilej na druk, nie wydrukował jej nigdy. Ten drugi cios, połączony z najgwałtowniejszą kampanią osobistą przeciw niemu, przygnębił Moliera do ostatnich granic. Myśli niemal o rzuceniu pióra, w drugim podaniu do króla o tartifa pisze. To pewna najjaśniejszy panie, że trzeba mi będzie w ogóle poniechać komedii, jeśli świętoszki mają zostać górą. Wrogowie Moliera nie ustają w zabiegach przeciwko pisarzowi. Puszczają w obieg jakąś ochydną książkę, której autorstwo przypisują jemu. Z goryczy, jakimi napojono Moliera w owej epoce, a do których dołączyły się i zgryzoty domowe, urodził się Mizantrop. Rady Alcesta przeciw światu, aluzje do jego procesu, wzmianka wreszcie o tej bezecnej książce, której autorstwo silono się mu podsunąć, to są echa ówczesnych udręczeń Moliera. Tak więc epoka najwyższego wzlotu twórczości Moliera ściśle wiąże się z jego osobistymi przeżyciami, a największe, najdoskonalsze jego dzieła są niejako utworami okolicznościowymi. Ale na Mizantropie zamknie się heroiczny okres twórczości Moliera. Stargał siły w tej walce, daje za wygraną. Nie poniecha komedii, bo to niepodobieństwo, ale odtąd poprzestanie na tym, aby bawić publiczność. A jeżeli dosięgnie kogo satyrą, to w każdym razie nie tak niebezpiecznych wrogów. Tematem jego komedii będą próżność mieszczucha, uczoność kobieca, wreszcie lekarze. Och, ci zapłacą za wszystkich. Na razie zacisnąwszy zęby i nie tracąc nadziei odwetu, Mollier wraca do roli dworskiego bawiciela. Odwdzięczając usługi swego niestrudzonego wesołka, król, wyjeżdżając do obozu we Flandrii, daje Mollierowi pozwolenie niewyraźne, co prawda wystawienia świętoszka po dokonaniu pewnych zmian. Istotnie dnia 5 sierpnia 1667 odegrano sztukę. Imię Tartif, które działało już na pewne sfery niby czerwona chusta, znikło zupełnie. Tytuł sztuki był Szalbierz. Bohater jej zaś, gnięty w światowego kawalera, nosił miano Panulfa. Nic nie pomogło. Już drugie przedstawienie spotkało się z zakazem pobożnego prezydenta de la Moignon, któremu król, wyjeżdżając, oddał władzę w mieście Paryżu. Mollier próbuje interweniować u prezydenta Lamoignon, ale onieśmielony wybąkał tylko parę słów. Przepraszam pana, ale zaraz jest południe, spóźniłbym się na msze przerwał mu prezydent. Czyż to nie jest żywcem odpowiedź, jaką Tartif, przyparty do muru kłopotliwym pytaniem, daje klantowi? Strapiony Mollier wysyła dwóch aktorów do Flandrii z podaniem do króla. Król przyjmuje ich łaskawie, ale jest bezsilny wobec tego, że arcybiskup paryski obłożył klątwą każdego, kto by w jego diecezji zgoła słuchał czytania tego utworu. Dopiero w dwa lata później, przy pomyślnym układzie okoliczności, chwilowe załagodzenie sporu między jansenistami a jezuitami, Tartif uzyskał wreszcie trwałe prawo do sceny. Dzień 5 lutego 1669 roku był dniem odwetu i triumfu Moliera. 44 wieczory tłoczono się na świętoszku. Sam Molière grał orgona, żona jego Armanda, Elmire. Jednakże, mimo że odtąd Tartif nie zeszedł już ze sceny, jeszcze długi czas po śmierci Moliera utwór ten był przedmiotem ataków. Bourdalou, Bossuet jako szczególnie niebezpieczny dla religii. Napoleon wyrażał zadowolenie, iż sztuka ta przeszła cenzurę za Ludwika XIV, gdyż on sam nigdy by jej nie pozwolił wystawić. 3. Podłoże Świętoszka Życie religijne we Francji w XVII wieku. Aby oglądać arcydzieło Moliera we właściwym świetle, trzeba sobie uprzytomnić w kilku słowach charakter życia religijnego we Francji w epoce powstania komedii. Ingerencja religii we wszystkie sfery życia była w XVII wieku olbrzymia. Niedawno jeszcze ster rządów dzierżyli kolejno dwaj kardynałowie – Richelieu i Mazarin. Katolicyzm, zagrożony postępami protestancyzmu i pogaństwem odrodzenia, skupia się do obrony. Wyrazem tego jest wskrzeszenie idei zakonnej, zwyrodniałej poniekąd na schyłku średniowiecza, przygasłej pod wpływem intelektualnego przeobrażania renesansu. Powstaje mnóstwo zakonów, bądź nowych, bądź odnowionych w surowym ascetycznym duchu. Wzmaga się w siły potężny zakon jezuitów. Powstaje z drugiej strony jego nieprzejednany wróg, Port Royal, który skupia nie tylko duchownych, ale i świeckich samotników. Niedawne wojny religijne Wewnętrzna walka jansenizmu z molinizmem, wszystko to sprawia, że sprawy religijne obchodzą wszystkich bez wyjątku, znajdują się jakby w stanie zapalnym, a ludzie świeccy biorą w nich udział nie mniej żywy niż duchowni. Dotkliwa lekcja nauki chrystusowej, jaką otrzymał świeżo potężny zakon prowincjałki Paskala, wyszła spod pióra świeckiego człowieka. Ale nie każdy był Paskalem. A całe mnóstwo ludzi świeckich czuło się w prawie zaprzątać sprawami religijnymi. Ten dyletantyzm religijny stanowi jedną z cech epoki, jest jej plagą. Wiele salonów paryskich staje się jakby filią Port-Royalu. Grasują świeccy dyrektorowie sumień, powstają stowarzyszenia, kongregacja świętego sakramentu. Złożone z duchownych i świeckich, otoczone ścisłą tajemnicą, starające się ująć w ręce rząd dusz i rozciągające cenzurę na życie prywatne, często za pomocą środków dość pod względem etycznym wątpliwych. Że przy wszystkich takich zakusach teokracji święci prawdziwe orgie obłuda religijna, nad tym nie trzeba się rozwodzić jak również nad tym, że musiało być mnóstwo ludzi, którzy nadużywali tych świętych haseł, aby czynić zadość swoim bardzo świeckim celom i instynktom. Nawet świątobliwi kapłani wskazują na obłudę religijną jak na raka żrącego ówczesne społeczeństwo. Z drugiej strony trzeba rzucić okiem na drugi kraniec. Wiek XVII, tak przesiąknięty kwestią religijną, przedstawia dwa krańcowe negatywy prawdziwej religii. Jeden to obłuda religijna. Drugi to libertynizm, ateizm. Ale ten ateizm to nie był ów mdły, nowoczesny indyferentyzm. Był czynny, bluźnierczy. Nacisk religii był taki, że wywoływał reakcję tejże samej siły. W libertynizm ten wchodziły różne elementy: pogaństwo wyssane z humanizmu. Kartezjanizm pojęty z żarliwą świeżością, krytyka prawd wiary niesiona przez zwalczające się sekty. Wszystko na tle brutalnej jeszcze bujności temperamentów oraz tej wspomnianej już bezczynności, która nastała po burzliwej dobie frondy. Zaledwie można przytoczyć świętokradzkie pomysły, na jakie pozwalali sobie libertyni. Przypominają one rysy młodocianych ateistów ze szkolnej ławy bo też ta emancypacja spod ojcowskiej władzy kościoła miała w sobie coś ze zbuntowanego uczniaka. Wielki kondeusz, zanim się nawrócił, ułożył wespół z innymi osobami cały spisek, aby spalić kawałek drzewa z krzyża świętego. Młodociany książe Denever dał ochcić świnie. Pani de ochciła ochrzciła swego psa, a nie ochrzciła córki, która została bez chrztu do 29 roku życia. Paru złotych młodzieńców wyprawiło wesołą ucztę w kościele, w czasie której wydobyli z grobu świeżego trupa, aby z nim tańczyć. Molière zarówno daleki był od obu krańców. Ten dzielny, uczciwy człowiek musiał się brzydzić wyuzdaniem intelektualnym, które niebawem napiętnuje w swoim dążuwanie, ale i z surową pobożnością, zwłaszcza o ile wciskała się zbyt czynnie w życie prywatne, nie mógł on sympatyzować. Raz z natury swojej jego filozofia natury, pokrewna filozofii Montaigneau i Rablesgo, płynąca raczej z ducha odrodzenia, obca była tym hasłom umartwień. Zanadto kochał życie, aby sprzyjać tym, którzy kazali nim gardzić. Znał zresztą życie wielu tych świątobliwych ludzi, wiedział, co kryje ta ich troska o dobro nieba, ale gdyby nawet niechęć ta nie płynęła z jego natury, to musiałaby się zrodzić z fachu. Surowemu chrystianizmowi, chcącemu opanować umysły i pozyskać je wyłącznie dla sprawy Boga, solą w oku był teatr. Port-Royal nazywa wręcz pisarzy dramatycznych trucicielami dusz. Nie tylko Molière, ale i wychowanek Port-Royalu Racine, ba surowy Corneille, są przedmiotem gwałtownych napaści zelantów. Wiadomo, czym był aktor w oczach Kościoła. Aby uzyskać ostatnią absolucję, musiał rewokować swój zawód niby sromotny grzech. To wszystko musiał widzieć Molière wzrokiem genialnego obserwatora, spostrzegacza wszystkich wypaczeń ludzkiej natury. Ale można przypuszczać, że nie przyszłoby mu do głowy poruszać podobne tematy. Były one zbyt niebezpieczne, nie dopuszczała ich zresztą ówczesna forma teatralna. Nie było dla nich po prostu miejsca na scenie. Wyzwany jednak, podrażniony, dotknięty, w najboleśniejszych strunach podjął wyzwanie. Napisał świętoszka. 4. Stosunek Moliera do swego tematu. Stosunek jego przeciwników. W tydzień po zakazie, jakim król zmuszony był obłożyć świętoszka po jego pierwszym wystawieniu, włoscy aktorzy grali na dworze bardzo drastyczną farsę pod tytułem Skaramusz pustelnikiem. Wychodząc, król rzekł do Kondeusza Chciałbym wiedzieć, czemu ludzie, którzy się tak gorszą komedią Moliera nie mówią nic na Skaramusza. Na co Konteusz? Bo Skaramusz Wyszydza niebo i religię, o co ci panowie się nie troszczą. Komedia Moliera natomiast wyszydza ich samych i tego nie mogą znieść. Odpowiedź dowcipna i niewątpliwie trafna w stosunku do wielu wrogów komedii Moliera, ale niepodobna jej uważać za całkowite rozwiązanie kwestii. Niepodobna powiedzieć, żeby wszyscy, których gorszyła komedia Moliera, byli obłudnikami. Sądzę, że gdyby komedia ta była napisana dziś, w naszej wolnomyślnej epoce, niełatwo by się dostała na scenę cóż dopiero wówczas. Samo poruszenie tych tematów, samo wprowadzenie przedmiotu z natury swojej należącego do ambony i konfesjonału na scenę do komedii, która daleką była wówczas od dzisiejszej swej godności i sąsiadowała najbliżej z plugawym błazeństwem, była, powtarzam, dla wielu skandalem. Skaramusz był błazeństwem i podawany był jako błazeństwo. Świętoszek zgoła inaczej. Tak więc możemy przypuszczać, że wiele osób mogło się z najlepszą wiarą gorszyć świętoszkiem. Przy tym mówiono: różnica między świątobliwością szczerą i udaną jest w sercu. Formy zewnętrzne są te same. Niepodobna tedy okryć śmiesznością jednej, aby coś z tej śmieszności nie przylgnęło i do drugiej. Niepodobna skaleczyć maski, aby przy tym nie drasnąć i twarzy. Tartif jest obłudnikiem ale organ jest szczerze, choć ciasno, nabożnym. I cóż zrobiła zeń ta rzekoma religia? Głupca, człowieka bez serca, wyzutego z ludzkich uczuć, złego ojca rodziny. Kwestia jest wtedy dość złożona. Jak pojmować, nie biorąc się dosłownie na lepiej jego wymownej argumentacji w podaniach do króla, prawdziwy stosunek Moliera do jego tematu, do religii? Nie mamy żadnego prawa przypuszczać, aby był wrogi. Ale religia Moliéra to była raczej ta sama religia natury, którą wyznaje Montaigne. Schylenie głowy przed niewiadomym, przed formami katolicyzmu, przy równoczesnym żądaniu swobodnego rozwoju instynktów. Owa religia posępna, groźna i zaborcza, jak również religia wciskająca się w cudzy dom, narzucająca się wszystkim na cenzora i chcąca wytępić radość i swobodę życia, musiała mu być wysoce antypatyczna, porówni jako pisarzowi, człowiekowi i jak wspomnieliśmy, dyrektorowi teatru. Dlatego, mimo że Molière się zarzeka, iż w utworze swoim mierzy jedynie w obłudę, niezupełnie trzeba mu dowierzać. Mierzy on, mimo iż bardzo oględnie i zręcznie, także i w formy tej religii, choćby i szczerej, któremu się zdają ciasne i wrogie życiu. Faktem jest, iż jako przeciwstawienia obłudzie nie wprowadza obrazu szczerej pobożności, ale przeciwnie, rozdziela światła i cienie w ten sposób. Z jednej strony kilku szalbierzy i głupców, z drugiej ludzie uczciwi, godni, sympatyczni, ale bliżsi owej świeckiej moralności uczciwych ludzi niż żywego chrystianizmu. Molier czuł zapewne tę słabiznę i starał się ją osłonić tyradą Klanta na cześć prawdziwej pobożności. Zaznaczyć trzeba, iż tyradę tę dopisał dopiero później, po pierwszym zakazie sztuki, a doradził mu to książę Kondeusz. Tak zwany Le Grand Comte, Wielki, jak mówiono wówczas, libertyn, czyli niedowiarek. Zaznaczmy również, iż Molière był częstym gościem salonu słynnej Nino de Lanclon, który uchodził za fortecę libertynizmu. Tym ciekawszym staje się fakt, iż książką, która zapłodniła Moliera, świętoszkiem i wskazała mu niejako drogę, jest dzieło natchnione najbardziej surowym i żarliwym chrystianizmem – prowincjałki. Bez prowincjałek nie można sobie wyobrazić świętoszka. Tylko mistrzostwo ironii, które rozwija Pascal przeciw jezuitom, Mollier zwróci także i przeciw jansenistom, a raczej stworzy typ tak ogólny, iż obie walczące strony będą się w nim szukać nawzajem. Jansenistą mógłby być Tartif wtedy, gdy nakrywa chusteczką pierś do ryny i gdy uczy orgona patrzeć na ziemię jak na kupę błota. Molinistą, kiedy wtajemnicza Elmire w sposoby porozumienia się z niebem i oczyszczenia uczynku przez dobrą intencję. Ujęcie typu jest tu tak szerokie, iż dociekania, w kogo Molier mierzył w szczególności, zawsze będą ścieśnianiem jego satyry. Mimo to, jak zawsze, współcześni wskazywali palcem kilka osób, których portretem ma być biedaczek Tartif. Najwięcej prawdopodobieństwa ma pogląd, iż świętoszek. Nie zatracając swych cech ogólnych, mierzy jednak osobliwie we wspomnianą już kongregację Świętego Sakramentu, która umiała w praktyce połączyć jansenistyczną nietolerancję z jezuickimi metodami. Król, którego kongregacja krępowała w jego bujnym wówczas życiu miłosnym, zgniótł ją tak, jak zgniata w ostatnim akcie Świętoszka. Tym tłumaczy się w znacznej mierze niesłabnąca opieka i życzliwość króla w tej sprawie. Świętoszek był dziełem proroczym. Ludwik XIV. z wiekiem stał się organem. Ostatnia jego kochanka, pani de Manteno, wprowadziła go na tę drogę. Spowiednicy królewscy zaczęli rządzić Francją, zadając jej wiele klęsk. Obłuda religijna stała się drogą do kariery. Dwór, Paryż, Francja wszystko na wiele lat znalazło się pod znakiem tartifa. 5. Zdobycze komedii Moliera Głębia Charaktery Mądrość. Powinowactwo z dramatem. Satyra. Komedia świętoszek jest bezwarunkowo szczytem geniuszu Moliera, zarazem jednym z najśmielszych czynów artystycznych, jakie ludzkość wydała. Tylko jeden Molier zdolny był zamknąć ten temat w ramach komedii, nie obrażając na każdym kroku poczucia widza, a zarazem nie przytłaczając go ponurością obrazu. Siła i artyzm dzieła są takie, iż szpetna prawda życia wznosi się do wyżyn harmonijnej poetyckiej złudy. Mocą tej tajemnicy geniuszu potwór Tartif staje się rozkosznym wręcz zjawiskiem, a najbardziej odrażające jego czyny zanurzają nas w pełni estetycznego zadowolenia. A teraz zestawmy daty. Mollier wystąpił pierwszy raz na dworze króla z jakąś ucieszną farsą, która się nie zachowała, w roku 1658. W roku 1659 daje pocieszne wykwintnisie. W 1662 – Szkołę Żon. W 1664 – Świętoszka. I oto w ciągu lat sześciu, od farsy bliskiej jeszcze średniowieczu, tkwiącej w atmosferze kuglarzy jarmarcznych, doszliśmy do szczytu, którego komedia współczesna nie tylko nie przewyższyła, ale który na zawsze zapewne pozostanie jej niedościgłym wzorem. Z dawnej komedii, której celem było tylko bawić, mniej lub więcej wybrednie, ale tylko bawić – Mollier uczynił głębokie studium duszy ludzkiej. Tradycyjne marionetki, których ślad widzimy jeszcze w pierwszych jego komediach, zmieniają się w ludzi, w nieśmiertelne typy. Żyją jakby stokrotnie spotęgowanym życiem ludzkim, skupiając niby soczewką poruszające ludźmi namiętności. Zarazem o ile komedia przedmoljerowska jedynie bawi, Mollier bawiąc nas i to bawiąc o ile szlepiej, nie poprzestaje na tym. on nas uczy. Nie ma w jego utworach oschłego dydaktyzmu, ale dzięki samej głębi ujęcia wyłania się z niej nauka. Mądrość życia. Nie jest to owacnotliwa mądrość, którą do zbytku czasem częstuje się młodzież. Skąd spotykał się Molière z zarzutem niemoralności? Rousseau. Jest to mądrość dla ludzi dojrzałych, mających odwagę spojrzeć życiu w oczy. Molière działa jak doświadczenie, nieraz gorzkie, bolesne, chociaż w śmiejącej się podane formie to też w dziele swoim zaciera on niejednokrotnie granice pomiędzy komizmem a powagą życia. Omawiając w Bibliotece Narodowej Molierowskiego Skąpca, starałem się wykazać, w jaki sposób największe komedie Moliera mieszczą w sobie istotę nowoczesnego dramatu. Molier doprowadza nas aż na sam kraniec, aby Świętoszek skończył się szczęśliwie, trzeba było Molierowi uciec się aż do cudownej interwencji monarszej. Już szkoła żon była w teatrze francuskim utworem rewolucyjnym, świadczy o tym sama kampania, do jakiej dała powód. Ze szkołą żon rodzi się w teatrze francuskim komedia obyczajowa i komedia charakterów, ale pod wieloma względami te nowe zdobycze gniotły się tam jeszcze w dawnych ramach. Ten plac publiczny, na którym toczy się akcja, zmiana nazwiska, na której wspiera się cała intryga, ciągłe zwierzenia Horacego i monologi Arnolfa, wszystko to, jakże wydaje się ubogie wobec wspaniałej ekspozycji Tartifa, wobec soczystych, pełnych scen trzeciego i czwartego aktu. Molière przebiega drogę od starej farsy do nowoczesnej komedii w siedmiomilowych butach. Tym razem jeszcze od szkoły żon zrobił krok olbrzymi i ostateczny. Dalej już komedia nie sięgnie, ani u Moliera, ani po nim. Niepodobna mi tu obszernie rozwodzić się nad rysami, które czynią z Świętoszka komedię na wskroś obyczajową, wprowadzającą nas do wnętrza domu paryskiej i mieszczańskiej rodziny, nad tymi, które czynią zeń arcydzieło komedii charakterów, gdzie zewnętrzna intryga nie gra żadnej roli, a cała akcja wynika z zazębienia się i tarcia tych charakterów o siebie. Niepodobna też wyszczególniać wszystkich genialnie prostych i celnych rysów komicznych, w których Molière ujmuje swój temat. Ale w scenach tych, naznaczonych najwyższym komizmem, Molière nie zaparł się tej macierzy, z której wyrósł starej farsy francuskiej. Bez jej szerokiej wesołości nie zdołałby zneutralizować elementów ponurego dramatu, w każdej chwili gotowych wcisnąć się tu na scenę. Pani Pernel, Doryna, pan Zgoda. Orgon wreszcie w scenie, gdy siedzi pod stołem, to są owe farsowe tradycje, jakże wzbogacone, jak szczęśliwie przeobrażone pod piórem Moliera. Ale Tartif jest czymś więcej niż arcydziełem komedii obyczajowej i komedii charakterów. Jest to zarazem pierwsza od Arystofanesa satyra społeczna na scenie i to satyra o najwyższej doniosłości. Jest to jedno z tych dzieł, o których można powiedzieć, że ważą na losach ludzkości. Niemal rozstrzygają o nich. Satyrą, pamfletem są już pocieszne wykwintnisie, ale przedmiot ich jest nieskończenie węższy, literacki. Jeżeli prawdą jest tradycja o owym staruszku, w czasie pierwszego przedstawienia wykwintniś miał krzyknąć: Śmiało, Molierze, oto mi komedia! Trzeba uznać, iż Molier posłuchał zachęty. Tartif. A później dążyłan dają miarę śmiałości i głębi, z jaką Molière zdolny był ujmować zjawiska społeczne. Kto wie, co byłby jeszcze osiągnął na tej drodze, gdyby zbyt nierówna walka nie złamała jego sił. 6. Doniosłość społeczna satyry Molière'a Molière odkrył jedną tajemnicę. Odkrył w teatrze nową potęgę. Jedną z największych, jakie istnieją mianowicie zabijać śmiechem, śmiechem brzmiącym ze sceny. W ręku Moliera komedia staje się satyrą, jedną z najgwałtowniejszych, najcelniejszych, jakie istnieją. A równocześnie piętnując to, co go przejmuje wstrętem, Molière głosi swą twórczością własny ideał życia. Komedia staje się u niego niejednokrotnie trybuną, mównicą. I posiadłszy tę potęgę, Molière jest nie tylko twórcą komedii. On jest i twórcą życia. Przyszedł, spojrzał dookoła siebie i powiedział. To, a to jest głupie, złe i śmieszne, nie chcę, aby to istniało. I to, co on tak napiętnował, znikało strawione własną śmiesznością. Jeżeli problem Świętoszka jest dziś poniekąd przebrzmiały, to właśnie jest największą zdobyczą Moliera. Nie zmienił oczywiście Molière zasadniczych cech ludzkiej natury, ale w momencie przeobrażania się społeczeństwa zwalił swoją satyrą nie jeden z bałwanów stających na przeszkodzie idącemu nowemu życiu i tak potężnie jak może nikt inny przyczynił się do jego ewolucji w duchu światła i swobody. Przyszłość ziściła wszystkie postulaty Moliera. Od pierwszej chwili powrotu do Paryża, Molière czuje się nieswojo w tym świecie. Na każdym kroku widzi panoszące się głupstwo ciasno te pojęć, bakalarstwo, obłudę, przemoc, ucisk. To też każda jego sztuka, to wybicie jakiegoś okna, aby wpuścić powietrze, którego potrzebował dla płuc. Epoka, w której żył Mollier, znajduje się na przełomie dwóch zmagających się z sobą światów: z jednej strony nowoczesna myśl, niezmiernie bliska już nas, z drugiej cały aparat społeczny i naukowy. Niemal średniowieczny, przeżyty, ale dzierżący jeszcze wszystko w ręku i konwulsyjnie broniący się inwazji nowego ducha. A obręcz ta była silna. Oficjalni władcy ludzkich wierzeń i myśli posiadali w ręku wszystkie środki represji. Medycyna, prawoznawstwo, filozofia i najgroźniejsza z nich teologia podawały sobie ręce, gdy chodziło o poskromienie śmiałka, który się odważył podkopywać autorytet lub rutynę. Ateuszem jest, kto nie wierzy w puszczanie krwi, heretykiem, kto nie wierzy w Arystotelesa. Ale ogłosić wówczas kogoś ateuszem znaczyło niemal postawić go poza obrębem prawa. Znaczyło poszczuć go jak psa. To nam tłumaczy doniosłość walki Moliera z ówczesną medycyną. To nam tłumaczy, jak świętoszek, czy farsy lekarskie Moliera, czy też jego pocieszni filozofowie, wszystko płynie z jednego i tego samego źródła. Pamiętajmy o potędze ówczesnych tartifów i organów. Przed nimi to Kartezjusz chroni się przezornie do Holandii, a i tam na wiadomość o skazaniu Galileusza niszczy swój traktat o świecie. Wobec zjednoczonych potęg duchownych i świeckich jakże słabe były środki, którymi rozporządzali ówcześni bojownicy światła. Myśli ich wyrażane z nieskończonymi ostrożnościami krążyły wyłącznie niemal w szczupłym kręgu naukowego świata. Przenikanie ich do ogółu było bardzo ograniczone. I naraz przybył im nieoczekiwany sukurs. Ten aktor wędrowny, wesołek królewski, który nim puścił się z trupą komediantów na prowincję, liznął co nieco z filozofii Gassendiego, a później nauczył się po prostu czytać w księdze życia stanął w szeregu walczących o światło, mając w ręce najsprawniejszą broń, śmiech i szyderstwo. I stał się ten cud. Iż od potężnego wybuchu śmiechu, wywołanego geniuszem komicznym Moliera zatrzęsły się mury Gmachu, którego nie mogły zburzyć zespolone trudy uczonych. Od tego szerokiego śmiechu pieszchają duchy ciemności, a myśl ludzka może się rozwijać swobodnie. Strzały Moliera docierają tam, gdzie nie mogą dosięgnąć kolumbryny mędrców. W nieśmiertelnych typach, zdaniach piętnuje on swoje ofiary znamieniem śmieszności, spod której się już nie podniosą. Mollier jest jednym z szermierzy, którzy najdzielniej przyczynili się do przyspieszenia koniecznej i zbawczej przemiany, nim spełni się ona w historii, w nauce, spełniła się w jego duchu. Czy Mollier zdawał sobie sprawę ze swego współpracownictwa z najwyższymi duchami epoki, z dziełem Kartezjuszów i Pascalów? Może. Ale ten dyrektor teatru, jego główny aktor, dostawca repertuaru i aranżer dworskich uroczystości, dosyć miał swoich spraw na głowie. Stało się to poniekąd mimowiednie, mocą tego imperatywu zdrowego rozumu oraz wrodzonego instynktu swobody, jakie tkwiły w Molière. Może tak samo byłby zdziwiony, dowiadując się o tym, jak tym, że w jego dziele tkwią już owe elementy, które w półtora wieku po nim wydadzą rewolucję francuską, jak to w nim odnaleźli jego komentatorzy. 7. Źródła świętoszka, jego przeobrażenia, akcja, charaktery. Świętożek jest jednym z najbardziej oryginalnych utworów Moliera, który, gdy mu to było potrzebne, albo gdy się zanadto śpieszył, nie robił sobie skrupułów w czerpaniu z różnych źródeł, przeobrażając zresztą dotknięciem mistrza każdy motyw i nadając mu właściwy ton. Mimo to hipokryzja nie była obcą literaturze francuskiej. Historycy literatury wymieniają wśród rzekomych źródeł, w których można odnaleźć dość dalekie analogie do świętoszka, satyrę reniera. Komedie Aretina, novele Bocaccia, romans Solera, Periander, novele Skarona, Obłudnicy, wreszcie powiastkę Barbadilla, stanowiącą może znowuż źródło Scarona La ira du perzi celistina. O znaczeniu prowincjałek Paskala, może największym dla powstania Świętoszka, wspominaliśmy już poprzednio. Ale jeżeli temat był w literaturze nie nowy, Mollier odnowił go najzupełniej. Nadał mu akcent, który z jego komedii uczynił dzieło epokowej doniosłości. Powiedzmy od razu, że ten najgenialniejszy z jego utworów nie jest najdoskonalszym z punktu widzenia klasycznej sztuki. Pod względem jednolitości, wzorowego prowadzenia akcji, przewyższają go niewątpliwie taki mizantrop lub uczone białogłowy. Przyczyna tego stanie się jasna, skoro sobie przypomnimy musowe przeobrażenia, jakie przechodził świętoszek. To też oceniając go pod względem kompozycyjnym, należy pamiętać o tych kolejach. Nie wiemy, jaka była jego pierwotna postać. Może różniła się znacznie od ostatecznej redakcji. Byle osiągnąć cel, to jest wystawienie Świętoszka, Molière nie targował się zbytnio o szczegóły. Gotów był zmieniać, ujmować, przerabiać, a zawsze w gorączkowym pośpiechu wśród nawału prac i dalszej twórczości. Niejedna zapewne skaza jest wynikiem tych przeróbek, a może i nie jeden rys, którym zachwycano się później jako wyrazem genialnej intencji Moliera. Pierwotnie wystawił Molière trzy akty. Nie wiemy wprawdzie, czy to była pełna sztuka, ale w każdym razie trudno przypuścić, żeby to były pierwsze trzy akty dzisiejszego świętoszka później wiemy, że Molière przerabiał go, łagodził, że tartif, który zrazu występował niemal w duchownej sukience, przemienił się na dwornego i modnie odzianego panufla, aby potem znowu wrócić do postaci tartifa. Kto wie, może całe projektowane małżeństwo tartifa z Marianną jest późniejszym dodatkiem, mającym za cel podkreślenie świeckiego charakteru obudnika. Nie jest to wcale pewne, gdyż, jak poprzednio wspominałem, w owej epoce świecki charakter dał się najzupełniej pogodzić z rolą wścibskiego i interesownego dyrektora sumień. Ale jest to możebne. Kto wie, może cały drugi akt jest wstawiony później w tym celu. Istotnie ten akt, nie posuwający w niczym akcji i stanowiący jak gdyby dygresję, sprzecza się trochę z resztą sztuki opóźnia zjawienie się głównej osobistości, łamie linię charakteru orgona, okupując to zresztą sowicie śliczną sceną z wady miłosnej. Ale i ta scena, i scena Marianny z ojcem i Doryną nie są organicznie związane z komedią, mogłyby się znaleźć w innym utworze. Weźmy dalej zjawienie się Tartifa, które przypada dopiero na trzeci akt. W żadnej komedii Moliera nie ma przykładu tak późnego zjawienia się głównej osobistości. Sarsey tłumaczy to tym, iż wobec tego, że cała akcja polega na ślepym zaufaniu orgona, trzeba było aż tyle czasu, aby to zaufanie w oczach publiczności ugruntować. Tak. Ale to się dzieje w pierwszym akcie. Drugi akt nie przydaje już nic w tej mierze. Zakończenie tartifa było przedmiotem licznych komentarzy. Nieraz obwiniano Moliera o niedbałe i sztuczne zakończenia sztuk można by rzec na to, iż musi być poniekąd sztuczne zakończenie tam, gdzie przedmiot godny dramatu pisarz zamknął w ramach komedii. Tak na przykład tutaj trudno wręcz sobie wyobrazić, jakie byłoby możebne inne zakończenie. Wady, śmieszności może komedia ukarać swym bacikiem, ale tu, jakże zrobić porządek z tym zbrodniarzem bez udziału ręki sprawiedliwości? i tu jednak trzeba pamiętać że nie wiemy czy tartif miał to zakończenie od początku czy też dorobił je molière później zarówno aby okazać wdzięczność królowi jak aby go niejako wciągnąć do wspólnictwa i pomyśleć, wykrzykuje z żalem Maurycy Donej w miłych swoich prelekcjach homolierze, że będziemy może wiedzieli kiedyś, co się dzieje na Marsie, a że nigdy nie będziemy znali pierwszych trzech aktów Tartifa tak, jakie grano w roku 1664 w Wersalu. 8. Artyzm Świętoszka. Ale czymże są owe drobne skazy wobec genialnych rysów tej komedii? W całej literaturze świata nie ma tak świetnej ekspozycji. Tej ekspozycji, dla której Goethe nie miał dość słów podziwu. Jak tutaj, gdy w scenie pełnej ruchu, życia pani Pernel, roztaczając przed nami swój charakter, mimochodem stawia i charakteryzuje cały dom Orgona. Wszystkie figury, zdanie świata o nich, stosunek ich do Tartifa i wreszcie wypada impetycznie – stwierdziwszy policzkiem danym w Filipocie swoje miłosierdzie chrześcijańskie. W całym dziele Moliera, gdzie zwykle ekspozycja rozwija się zwolna w rozmowie między dwiema postaciami, nie ma tak świetnej sceny. A potem zjawienie się Orgona, jego sławny biedaczek, powtórzony czterokrotnie z coraz to komiczniejszym efektem i potem opowiadanie jego o swoim poznaniu się z Tartifem. Jak cudownie przygotowane jest zjawienie się szalbierza, z jakim naprężeniem go oczekujemy. I w akcie trzecim zjawia się wreszcie. W czterech wierszach mówionych za sceną jest już cały. Jeszcze dorzuca soczysty i zabawny rys obłudy w króciutkim dialogu z Doryną, aby natychmiast w karkołomnej scenie przejść do oświadczyn Elmirze. Nie ma może w literaturze świata śmielszego, genialniejszego skrótu. Poznaliśmy Tartifa jako gracza niezwykłej siły, i tu poznajemy jego słabiznę, zmysłowość. Pod tą surową suknią, pod tą obleśną twarzą wrą namiętności. I co za formę znalazł Mollier dla ich wyrażenia, jak te oświadczyny świętoszka całe wygrane są na języku dewocji i pokory, którym jest przesiąknięty. A potem w scenie z Orgonem, kiedy Tartif zdemaskowany, chwycony za rękę, znajduje się w położeniu, zdawałoby się bez wyjścia, i nagle śmiałym zwrotem staje się panem sytuacji. Kiedy ci dwaj ludzie, Tartif i Orgon, klęczą nawzajem przed sobą, lejąc łzy rozczulenia, i kiedy wreszcie szalbierz zgarnia tłusty zapis z pobożnym westchnieniem, wola niebios we wszystkim niechaj się wypełni. Patrzymy na to z uczuciem bezgranicznego podziwu. Spełniał zadowolenia. Wyżej w teatrze nikt nie poszedł. Nie sięgnął. Zarzucano czasem temu świętoszkowi, że jest kreślony rysami zbyt grubymi, że obłuda jego jest zbyt jawna. Zarzut niesłuszny. Właśnie dzięki tej śmiałości skrótu ta figura jest tak teatralna, tak silnie stoi na nogach. Przy tym trzeba pamiętać o jednym: nie sam Tartif jest bohaterem sztuki. Jest nim dopiero łącznie z Orgonem. Ta para dopiero daje dwie fizjonomie problematu szalbierstwo i zaślepienie. Szalbierstwo tartifa musi być grube, aby na jego tle uwydatniła się ślepota i zacietrzewienie orgona. W akcie czwartym, śmiałą ręką sięga Molier do skarbca efektów farsowych, aby w scenie orgona pod stołem złagodzić drastyczność naocznego dowodu, którego koniecznie było trzeba, aby przekonać orgona. To była ta scena, którą Napoleon uważał za szczególnie zuchwałą. A w końcu, gdy zdawałoby się, że już wszystkie źródła komizmu wyczerpane, że już Mollier wystrzelał wszystkie strzały z Kołczana, znajduje jeszcze przezabawną scenę pani Pernel, gdy z kolei przekonany organ natyka się na ślepy upór swej nieodrodnej matki i wreszcie kapitalną scenę z panem Zgodą. Ta scena z panem Zgodą jest głębokim i mądrym rozszerzeniem perspektywy Świętoszka. Czujemy tu, że w osobie Tartifa nie z jednym świętoszkiem mamy do czynienia, ale z całą kliką, z kilką czarno odzianych, słodko mówiących jegomościów, którzy stanowią wszyscy jedno wielkie bractwo, zawsze gotowe udzielić sobie pomocnej ręki. Mamy tu wszystkie szczeble. Tartif, pan Zgoda i niewidzialny Wawrzyniec to szalbierze. Pani Pernel i Orgon to członkowie tej samej kliki tym niebezpieczniejsi, że wnoszą w nią przy swoim zaślepieniu uczciwość i dobrą wiarę. Tej klice przeciwstawia Molière Elmire, dzieci Orgona, rozsądną Dorynę i szlachetnego Klitandra. Bezsprzecznie uczciwi ludzie, ale raczej wcielający świecką uczciwość niż przeciwstawiający rzetelną pobożność fałszywej. Rzetelna pobożność znajdzie swego cokolwiek zimnego i urzędowego obrońcę w klancie. Gorzej jeszcze zdarzyło się jej w Dążłanie, gdzie ataki na religię wkłada Molière w usta świetnemu Żuanowi, a obronę jej powierza ciurze i głupcowi Zganalerowi. Artyzm Moliera sprawia, iż dzisiaj, gdy tło jego komedii stało się na pozór tak mało aktualne, sztuka ta pozostała jedną z najbardziej teatralnych, jedną z najbardziej ulubionych. Nie zestarzała się ani trochę, mimo że zestarzał się jej temat. Ale czy ten temat naprawdę się tak zestarzał? Nie sądzę. Wprawdzie nacisk spraw religijnych na życie społeczne i indywidualne nie jest dziś taki, jaki był wtedy, ale cóż stąd? Czyż mało jest innych terenów, na których grasuje świętoszek? Dobro nieba zmieniło się dziś może na dobro kraju, dobro ludu, dobro społeczeństwa. Ale istota rzeczy jest ta sama. Jest nią nadużywanie szanownych i świętych haseł dla osobistych celów. A sztuka. A ideały jakiego bądź rodzaju czyż to nie żer dla tartifów? Trzeba tylko umieć patrzeć a odkryje się tartifa częściej niż się myśli. Jest on nieśmiertelny, jeżeli nie całego, bo to jest genialna synteza skrót, to ułamki jego spostrzega się raz po raz Świat jest pełen tartifów i organów we wszelkich kombinacjach. Notuje za Kielskim utwory, w których można dopatrzyć się od dźwięków tej komedii. Bochomolca, Figlacki z Księżyca, Krasickiego, Frant, Fredry, Zemsta i Ostatnia Wola. Ja bym dodał z nowszych sąsiadkę Jaroszyńskiego, Eustachy. Przekłady. Baudin, 1781, Franciszek Kowalski, 1848, Aureli Urbański i Kazimierz Zalewski. Przekład niniejszy dokonany został wedle pomnikowego wydania Le Grand Écrivain de France. Główne prace krytyczne, którymi posługiwałem się przy opracowaniu, są na ogół te same, które wymieniono, częściowo bodaj w poprzednich tomikach Biblioteki Narodowej poświęconych Molierowi. Tu pragnę zwrócić szczególnie uwagę na jedyną w swoim rodzaju książkę pod tytułem świętoszek aktorski. Jest to tekst świętoszka opracowany przez starego aktora komedii francuskiej z uwzględnieniem wszelkich gier scenicznych, intonacji, akcentów, których tradycja utrwaliła się na tej klasycznej scenie. Dla teatru, dla reżysera wystawiającego świętoszka, jest to wydawnictwo nieocenioną pomocą. Przedmowa. Oto komedia, która narobiła wiele hałasu i narażona była na długie prześladowania. Losy jej stanowią wymowny dowód, że ludzie, których wyszydza, są we Francji o wiele potężniejsi niż wszyscy, z których autor żartował sobie dotąd. Markizowie, wykwintnisie, rogacze i lekarze znosili potulnie to, iż ośmielono się przedstawić ich na scenie. Udawali nawet, że i oni wraz z całym światem bawią się zdjętymi z nich żywcem wzorkami. Ale obłudnicy nie puścili tak łatwo szyderstwa mimo uszu. Uczuli się dotknięci i w ogóle zdumieni tym, iż ktoś ośmielił się wydrwić ich szalbierstwo i targnąć na rzemiosło, którym się trudni tyle możnych i wpływowych osób. Takiej zbrodni nie mogli mi przebaczyć. Toteż wszyscy ruszyli w pole przeciw mej sztuce z nieopisaną wprost zajadłością. Rozumie się samo przez się, iż nie zaczepili jej o to, co ich uraziło. Zbyt dobrymi politykami są na to i zbyt wiele mają sprytu, aby tak odsłaniać wnętrze własnej duszy. Idąc za swym chwalebnym obyczajem, osłonili pobudki osobiste sprawą Boga. Tartif, wedle ich sądu, stał się utworem obrażającym religię. Podług nich sztuka ta jest od początku do końca pełna wszelakiej ohydy. Nie ma w niej nic, co by nie zasługiwało na zniszczenie ogniem. Każda zgłoska jest bezbożna, gesty nawet są zbrodnicze najlżejsze drgnienie oka ruch głowy najmniejszy krok na prawo lub na lewo kryją dla tych panów tajemnice które umieją wykładać na mą niekorzyść nic nie pomogło iż przedłożyłem sztukę sądowi przyjaciół i ocenie całego świata na nic nie zdały się poprawki, które postarałem się wprowadzić, sąd samego króla i królowej, przychylne mniemanie książąt krwi i panów ministrów, którzy zaszczycili publicznie mą sztukę swoją obecnością, świadectwo zacnych i bogobojnych ludzi, którzy uznali ją za budującą, wszystko to nie zdało się na nic. Wrogowie moi nie chcą dać za wygraną. Codziennie jeszcze podsycają publiczne krzyki zbyt gorliwych zelantów, którzy obsypują mnie obelgami z czystej pobożności i ciskają na mnie kamieniem przez chrześcijańskie miłosierdzie. Niewiele bym się pewnie troszczył o sądy tych panów, gdyby nie przebiegłość, z jaką szkodzą mi w oczach osób, które poważam. Umieli wciągnąć do swego stronnictwa ludzi naprawdę czcigodnych których dobrej wiary udało się im nadużyć. Ci bowiem, przez żarliwość właściwą im we wszystkim, gdzie idzie o sprawę nieba, łatwo ulegają wpływom starającym się trafić do nich z tej strony. Oto co mnie zmusza do tego, by podjąć obronę. Chodzi mi o osoby naprawdę nabożne i przed nimi pragnę oczyścić z zarzutów swą sztukę. Zaklinam je z całego serca, aby nie potępiały rzeczy, nim jej nie sprawdzą własnymi oczyma, aby się wyzbyły wszelkiego uprzedzenia i nie dały się używać za narzędzie złości tym, których obłuda ujmę przynosi prawdziwie wierzącym. Kto sobie zada trud rozpatrzenia się z dobrą wiarą w mej komedii, spostrzeże niewątpliwie, że intencje jej są wszędzie na wskroś niewinne i że nie ma ona bynajmniej zamiaru szydzić z rzeczy godnych poważania, że postępowałem sobie z całą ostrożnością, jakiej wymaga drażliwość przedmiotu i że dołożyłem całej sztuki i wszystkich możliwych starań, aby dobrze odróżnić charakter obłudnika od człowieka naprawdę pobożnego. Obróciłem całe dwa akty umyślnie na to, aby przygotować zjawienie się zbrodniarza. Nie trzyma on ani przez chwilę słuchacza w niepewności. Każdy go pozna od pierwszego rzutu oka po cechach, którymi go naznaczyłem. Od początku do końca nie mówi ani słowa, nie spełnia ani jednego uczynku, który by nie malował charakteru niegodziwca, ani nie uwydatniał przymiotów prawdziwie zacnego człowieka, będącego jego przeciwstawieniem. Wiem dobrze, że jako odpowiedź ci panowie starają się szerzyć mniemanie, iż nie w teatrze jest miejsce, aby poruszać tego rodzaju przedmioty. Ośmielę się jednak spytać, za ich pozwoleniem, na czym opierają tę piękną zasadę. Albowiem twierdzenie to podsuwają jedynie, lecz nie starają się go dowieść w najmniejszym sposobie. To pewna, iż nie trudno byłoby wykazać, że komedia u starożytnych wzięła swój początek z religii i stanowiła cząstkę jej obrzędów. Że Hiszpanie, nasi sąsiedzi, nie obchodzą żadnego święta bez udziału komedii u nas nawet zawdzięcza ona początek staraniom bractwa, którego dziś jeszcze własnością jest pałac burgundzki. Miejsce owo zostało oddane na to, aby w nim przedstawiano najważniejsze tajemnice naszej wiary. Dziś jeszcze można oglądać owe komedie, drukowane gotyckimi czcionkami, a podpisane nazwiskiem doktora Sorbony, a nie szukając nawet tak daleko, grywano tam za naszych czasów tak budujące sztuki pana de Corneille, które stały się przedmiotem podziwu całej Francji. Jeśli zadaniem komedii jest poprawiać przywary ludzkie, nie pojmuję, czemu niektóre z nich mają być pod tym względem uprzywilejowane. Ta, o której mowa... Bardziej niż inne groźną jest dla społeczeństwa. Widzieliśmy zaś, że gdy chodzi o poprawę błędów, wpływ teatru może być nader znaczny. Najpiękniejsze usiłowania poważnej moralności okazują się zazwyczaj mniej potężne aniżeli bicz satyry. Gdy chodzi o poprawę, nic tak skutecznie nie wpływa na ludzi jak odmalowanie ich przywar. Najstraszliwszy cios zadaje się ułomnością, wystawiając je na szyderstwo świata. Ludzie znoszą z łatwością przyganę, ale nie szyderstwo. Człowiek godzi się na to, iż może być złym, ale nikt nie godzi się być śmiesznym. Zarzucają mi, iż włożyłem w usta szalbierza język prawdziwej nabożności. Jakże więc? Mogłemże tego poniechać, gdy chodziło o wierne przedstawienie obłudnika? Wystarcza, o ile mi się zdaje, że odsłoniłem zbrodnicze pobudki, dyktując mu ten język, i że usunąłem zeń uświęcone terminy, które, obrócone w jego ustach na karygodny użytek, słusznie mogłyby razić. Lecz on wygłasza w czwartym akcie zasady z gruntu przewrotne. Ale czy w tych zasadach mieści się cokolwiek, co by nie było oklepanym i znanym całemu światu? Czy one głoszą w mej komedii cokolwiek nowego? I czy można się obawiać? Aby rzeczy tak powszechnie zachydzone wywarły jakiekolwiek wrażenie na umysły, aby autor przydał im niebezpieczeństwa, każąc im przemawiać ze sceny, aby nabierały powagi wypowiadane przez usta zbrodniarza, nie ma co do tego najmniejszej obawy. Zatem powinno się ocenić przychylnie komedię o świętoszku lub też potępić w czambuł wszystkie komedie w ogólności. Ku temu też zmierzają od pewnego czasu niektórzy i to z całą zajadłością. Nigdy nie miotano się tak gwałtownie przeciwko teatrowi. Nie mogę przeczyć, że istnieją ojcowie kościoła potępiający komedie, lecz nie można mi również zaprzeczyć, że byli między nimi i tacy, którzy żywili o teatrze nieco łagodniejsze mniemanie. W ten sposób powaga, którą by usiłował ktoś poprzeć swoje wyroki, zachwiana jest tym rozdwojeniem. A jedyny wniosek, jaki można wyciągnąć z tej różnicy zdań w umysłach ludzi oświeconych światłem płynącym z tegoż samego źródła, jest to, że brali oni komedię z rozmaitego punktu widzenia. Jedni rozważali ją w czystej postaci, podczas gdy drudzy sądzili ją w jej zepsuciu i mieszali ze wszystkimi szpetnymi widowiskami, które z całą słusznością nazwano widowiskami ohydy. I w istocie, jeśli mamy mówić o rzeczach, a nie o słowach. I skoro sprzeczności pochodzą przeważnie stąd, że ludzie nie umieją się porozumieć i podkładają pod ten sam wyraz sprzeczne pojęcia, należy przede wszystkim zdjąć zasłonę dwuznacznika i przyjrzeć się, czym jest komedia sama w sobie, aby zobaczyć czy jest w istocie godną potępienia uznamy wówczas z pewnością, że jest ona niczym innym, jak tylko zmyślnym utworem poetyckim, który za pomocą przyjemnie podanej nauki tępi przywary ludzkie. Nie zasługuje zatem zgoła na przygany. Jeżeli zechcemy posłuchać w tej kwestii starożytności, powie nam ona, że najsłynniejsi jej filozofowie nie szczędzili pochwał komedii, oni, którzy głosili zasady tak surowej cnoty i powstawali nieustannie przeciw błędom swego wieku. Ukaże nam ona, że Arystoteles poświęcał teatrowi swój czas i mozoły i zadał sobie trud ujęcia w reguły sztuki pisania komedii. Nauczy nas ta starożytność, że jej najwięksi ludzie i pierwsi dostojnicy czynili sobie chwałę z tego, aby układać sztuki dla teatru, że byli inni, którzy nie wstydzili się recytować publicznie własnych utworów. Grecja dała świetny wyraz czci dla tej sztuki, przez wspaniałe nagrody i pyszne teatry, poświęcone jej kultowi. W Rzymie wreszcie taż sama sztuka otoczona była niezmiernymi zaszczytami. Nie mówię o Rzymie zepsutym i w czasie wyuzdanego cesarstwa, lecz w Rzymie karnym i surowym, pod roztropnym rządem konsulów i w czasie pełnego rozkwitu rzymskiej cnoty. Wyznaję, że bywały czasy, w których komedia uległa skażeniu. I czegoż na tym świecie ludzie każdego dnia nie psują? Nie masz rzeczy tak niewinnej, z której by nie mogli uczynić narzędzia zbrodni. Nie masz sztuki tak godziwej, której intencji nie byliby zdolni przeinaczyć. Niczego tak dobrego w istocie swojej, czego by nie mogli obrócić do złego użytku. Medycyna jest pożyteczną sztuką, i każdy ją poważa jako jedną z najlepszych rzeczy, które posiadamy. A jednak był czas, gdy otoczona była wstrętem i często czyniono z niej sztukę zabijania ludzi. Filozofia jest wszak darem niebios została nam dana, aby wznosić nasz umysł do poznania Boga, przez rozważanie cudów przyrody. A przecież nie jest dla nikogo tajemnicą, że nieraz odwracano tę naukę od jej przeznaczenia i używano jej publicznie do podsycania bezbożności. Najświętsze nawet rzeczy nie są bynajmniej ubezpieczone przed ludzkim zepsuciem. Widzimy wszak zbrodniarzy, którzy codziennie nadużywają pobożności i posługują się nią przewrotnie do najczarniejszych występków. Mimo to należy koniecznie rozróżnić. Nie godzi się opacznie mieszać wartości rzeczy, które podlegają zepsuciu, ze złośliwością tych, którzy je psują. Należy zawsze oddzielić zamiary jakiejś sztuki od jej złego spożytkowania. Podobnie jak nikt nie poważyłby się zabronić medycyny dlatego, że ją wygnano z Rzymu, ani też filozofii, ponieważ publicznie potępiono ją w Atenach. Tak samo nie powinno się występować przeciw komedii dlatego, że ją surowo osądzono w pewnych epokach. Ten wyrok miał niewątpliwie wówczas swoje przyczyny, które tutaj nie istnieją. Sąd ów odnosił się do tego, co miał przed oczami. Nie godzi się tedy przesuwać go poza granice, które sobie sam zakreślił, rozciągać go dalej, niż przystoi i ścigać za jego pomocą niewinnego wraz z winnymi. Komedia, w którą ów wyrok miał zamiar ugodzić, nie jest bynajmniej tożsamą z komedią, której my zamierzamy bronić. Bezwarunkowo nie należy mieszać ich z sobą. Są to niejako dwie osoby, których obyczaje na wskroś są od siebie odmienne. Jedna z drugą nie ma żadnego związku prócz podobieństwa w nazwie. Toż byłoby straszliwą niesprawiedliwością chcieć potępić Olimpię, która jest kobietą ze wszechmiar szanowną, dlatego że istnieje Olimpia pędząca rozpustne i naganne życie. Podobne wyroki musiałyby wprowadzić w ludzkie stosunki największe zamieszanie. W ten sposób nie ostałoby się nic przed potępieniem. Skoro więc nie stosujemy bynajmniej tej surowości do tyłu rzeczy podlegających codziennym nadużyciom, Winilibyśmy przyznać tę samą łaskę i komedii i nie potępiać sztuk teatralnych pisanych w godziwych i budujących celach. Wiem, że istnieją umysły, które w swej drażliwości wrogo odnoszą się do każdej komedii w ogóle. Ci ludzie twierdzą, iż im która poczciwsza, tym bardziej niebezpieczna, ponieważ odmalowane w nich uczucia, im bardziej zacne, tym łatwiej trafiają do duszy, przyprawiają o wzruszenia. Nie pojmuję, czemu ma być zbrodnią wzruszenie wywołane obrazem godziwego uczucia. To jakiś bardzo wysoki szczebel cnoty ta zupełna bezczułość, do której ludzie tak myślący pragnęliby podnieść naszą duszę. Wątpię czy natura ludzka ma dość siły, aby się wznieść do takich wyżyn i nie wiem, czy nie lepiej pracować nad tym, aby dobrze kierować i łagodzić ludzkie uczucia, niż chcieć je wyrugować z człowieka w zupełności. Przyznaję, że istnieją miejsca, które można odwiedzać z większym pożytkiem dla duszy niż teatr. Jeśli ktoś ma zamiar potępić wszystkie sprawy, które nie dotyczą bezpośrednio służby bożej i troski o zbawienie, nie ulega wątpliwości, że i komedia musi się znaleźć w ich rzędzie. Wówczas godzę się, aby ją potępić razem ze wszystkim innym. Lecz przyjąwszy jak jest w istocie, że w wykonywaniu pobożnych ćwiczeń dozwolona jest niejaka pauza i że pewna rozrywka niezbędna jest dla ludzi, twierdzę, że nie możemy wynaleźć dla nich niewinniejszej uciechy. Rozwiodłem się nad tą kwestią może zbyt obszernie. Zakończymy rzecz przytoczeniem uwagi pewnego dostojnego księcia krwi o komedii Tartif. W tydzień po zakazie grania tejże wystawiono przed zebranym dworem sztukę Skaramusz Pustelnikiem. Wychodząc, król odezwał się do księcia, o którym wspomniałem. Radbym bardzo wiedzieć, czemu ludzie, którzy się tak bardzo gorszą komedią Moliera, nie mówią ani słowa na Skaramusza. Na co ów książę odpowiedział: Przyczyna w tym, że Skaramusz szydzi z nieba i religii, o co ci panowie niewiele się troszczą, podczas gdy sztuka Moliera maluje ich samych i tego nie mogą ścierpieć. Pierwsze podanie. Przedłożone królowi w sprawie komedii Tartif, jeszcze nie przedstawianej publicznie. Najjaśniejszy panie, ponieważ zadaniem komedii jest poprawiać ludzi, bawiąc ich równocześnie, mniemałem, iż z tytułu mego powołania nie mogłem znaleźć sobie lepszego celu, niż ścigać za pomocą uciesznych obrazów błędy epoki że zaś obłuda bez wątpienia jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych, najdokuczliwszych i najniebezpieczniejszych, sądziłem, najjaśniejszy panie, iż oddałbym małą przysługę wszystkim poczciwym ludziom, gdybym napisał komedię, która by zohydziła obłudników i wydobyła jak należy na wierzch wszystkie sztuczki tych przesadnych świętoszków, zamaskowane szelmostwa tych fałszerzy monety zbawienia, usiłujących chwytać ludzi na lep udanego zapału i obłudnej miłości bliźniego. Napisałem, najjaśniejszy panie, tę komedie, jak mniemam, z całą starannością i wszelkimi względami, których mogła wymagać delikatność przedmiotu Aby tym bardziej uwydatnić cześć i szacunek winne ludziom istotnie nabożnym, oddzieliłem od nich najtroskliwiej charakter będący przedmiotem satyry Nie zostawiłem miejsca dla żadnej dwuznaczności, usunąłem wszystko, co mogłoby sprowadzić pomieszanie złego i dobrego Posłużyłem się w swoim obrazie najjaskrawszymi farbami oraz zasadniczymi rysami, które pozwalają rozeznać już na pierwszy rzut oka prawdziwego i oczywistego szalbierza. Jednak wszystkie ostrożności okazały się daremne. Skorzystano najjaśniejszy Panie z drażliwości uczuć Twoich w sprawach religijnych i umiano trafić do Ciebie jedyną drogą, na której można Cię było podejść, to jest drogą czci dla rzeczy świętych. Świętoszki umiały z ręcznością swoją znaleźć łaskę w oczach waszej królewskiej mości. Oryginałom udało się uprzątnąć z widowni kopię, mimo jej całej niewinności i mimo jej uznanego powszechnie podobieństwa. Jakkolwiek to zniweczenie mego dzieła było dla mnie nad wyraz bolesnym ciosem, nieszczęście moje osłodził mi sposób, w jaki wasza królewska mość raczyła wyrazić mniemanie swoje w tym przedmiocie. Uważałem, najjaśniejszy panie, że nie mam prawa się skarżyć, skoro Wasza królewska mość była łaskawą oświadczyć, iż nie znajduję nic nagannego w tej komedii, zakazując mi jej zarazem wystawiać publicznie. Jednak mimo tego zaszczytnego oświadczenia, największego i najoświecańszego z królów świata, mimo przychylnej oceny jego świątobliwości legata papieskiego i znacznej większości prałatów, którzy wszyscy zezwoliwszy, aby mi oddzielnie odczytał mą sztukę, podzielili w zupełności zdanie waszej królewskiej mości, mimo to wszystko, powiadam, pojawiła się książka napisana przez księdza, zadająca jawny kłam wszystkim tym dostojnym świadectwom. Nic nie pomogło zdanie waszej królewskiej mości, nic nie pomogło, iż jego świątobliwość, legat papieski i wielebni prałaci wydali swe orzeczenie. Komedię moją, na niewidziane zresztą, uznano jako dzieło diabelskie, jak również z diabła poczęty ma być mój umysł. Wedle tej książki jestem jeno złym duchem, przybranym w ciało i przystrojonym za człowieka, niedowiarkiem, bezbożnikiem, godnym odstraszającej kary. Nie wystarczy, by ogień zniszczył publicznie sam przedmiot zgorszenia. Zbyt tanio w ten sposób wymigałbym się ze sprawy. Mimosierna gorliwość tego przezacnego człowieka nie poprzestaje na tym. Nie godzi się na to, abym mógł znaleźć litość bodaj przed obliczem Boga. Żąda koniecznie, abym był potępiony. To rzecz postanowiona. Książkę tę, Najjaśniejszy Panie, przedłożono Waszej Królewskiej Mości. Bez wątpienia wasza królewska mość sama ocenia, jak bolesnym jest dla mnie znosić codziennie tego rodzaju zniewagi, jaką krzywdę wyrządziłyby mi w świecie podobne oszczerstwa, gdyby się miały cieszyć zupełną bezkarnością, jak ważną wreszcie jest dla mnie rzeczą oczyścić się z tej potwarzy i przekonać publiczność, że moja komedia nic zgoła wspólnego nie ma z tym, co z niej chcą uczynić. Nie będę mówił, Najjaśniejszy Panie, jakie zadośćuczynienie byłoby pożądane dla mej dobrej sławy i chęci dowiedzenia całemu światu niewinności mego dzieła. Królowie oświeceni, jak Ty, Najjaśniejszy Panie, nie potrzebują, aby im wyrażać to, czego się pragnie. Widzą, podobnie jak Bóg, czego nam trzeba i wiedzą lepiej od nas, czym nas obdarzyć. Wystarcza mi iż składam mą sprawę w ręce waszej królewskiej mości i oczekuję od niej z całym uszanowaniem wyroku jaki się jej spodoba wydać w tej mierze. Drugie podanie przedłożone królowi w obozie jego podmiastem miastem Lille we Flandrii przez Delatorille i De La Grande aktorów Jego królewskiej mości i towarzyszów w imię pana Moliera, a spowodowane zakazem wydanym dnia 6 sierpnia 1667 roku, zabraniającym grywania tartifa aż do nowego wyroku Jego królewskiej mości. Najjaśniejszy panie Niezmierne to zaiste zuchwalstwo z mej strony niepokoić w ten sposób wielkiego monarchę w chwili, gdy jest zajęty chlubnymi podbojami, gdzież jednak znajdę najjaśniejszy panie w położeniu swoim pomoc i oparcie, jeśli nie u stóp Twego Majestatu. Gdzież szukać opieki przeciw prześladowaniom wpływów tak potężnych, jeżeli nie w samym źródle potęgi i władzy, jeśli nie u sprawiedliwego rozdawcy nieodwołalnych rozkazów, u najwyższego sędziego i pana wszelkich spraw naszych? Komedii mojej, najjaśniejszy panie, nie pozwolono korzystać z dobroci waszej królewskiej mości. Próżno ogłosiłem ją pod tytułem Szalbierza i przebrałem tę osobistość w szaty wytwornego światowca. Próżno wyposażyłem go w mały kapelusik, długie włosy, wielką kryzę, szpadę i w mnogość koronek. Próżno złagodziłem rzecz w wielu ustępach i usunąłem troskliwie wszystko, co wedle mego uznania mogłoby posłużyć za cień pretekstu sławetnym oryginałom skreślonego przeze mnie portretu. Wszystko nie zdało się na nic. Klika zwietrzyła rychło niebezpieczeństwo, jakie jej zagraża. Intrydze udało się dotrzeć do osób, które w każdej innej sprawie szczycą się tym, iż żadna intryga nie ma do nich przystępu. Ledwie komedia moja pojawiła się na scenie, ściągnęła na siebie natychmiast gromy władzy, przed którą nie pozostaje nam nic, jak tylko ze czcią uchylić czoła. Jedyną rzeczą, którą mogłem uczynić w owej potrzebie, aby przynajmniej siebie samego ratować od wybuchu burzy, było powiedzieć, że wasza królewska mość raczyła mi zezwolić na to przedstawienie. Nie sądziłem zaś, aby mi trzeba było jeszcze starać się o pozwolenie u innych osób, skoro zakaz leżał również wyłącznie w mocy waszej królewskiej mości. Nie wątpię ani na chwilę, najjaśniejszy panie, że ludzie, których odmalowałem w mej komedii, poruszą u waszej królewskiej mości wszystkie sprężyny i wciągną do swego obozu, jak już przedtem uczynili. Ludzi naprawdę czcigodnych, a tym łatwiejszych do zbałamucenia, ile że sądzą innych wedle siebie. Obłudnicy posiadają sztukę zabarwiania pięknymi kolorami wszystkich swych intencji. Co bądźby się silili udawać, nie troska o dobroboga porusza nimi z pewnością tutaj. Dość jasno to pokazali, cierpiąc rozmaite komedie, które tylekroć wystawiano publicznie i to bez słówka protestu z ich strony. Tamte sztuki godzą jedynie w pobożność i wiarę rzeczy, które tym panom najmniej leżą na sercu. Ta przeciwnie dotyka i chłoszcze ich samych i tego nie mogą ścierpieć. Nie mogą mi przebaczyć, iż odsłaniam ich szalbierstwa przed oczami świata. To też jestem pewny, nie omieszkają powiedzieć waszej królewskiej mości, że moja komedia wywołała u wszystkich zgorszenie. Jednak szczerą prawdą jest, najjaśniejszy panie, że cały Paryż zgorszony był jedynie zakazem jej grania i że najbardziej skrupulatni ludzie uważali wystawienie tej sztuki za rzecz pożyteczną i zbawienną. Powszechnie dziwiono się, iż osoby znane z zacności do tego stopnia ulegają wpływom ludzi, którzy powinni być przedmiotem wstrętu dla całego świata i którzy obcy są wręcz uczuciom prawdziwej pobożności, mimo że je głośno wyznają. Oczekuję z uszanowaniem wyroku, jaki Wasza królewska mość raczy wydać w tej sprawie, lecz to pewna, najjaśniejszy Panie, iż trzeba mi będzie w ogóle zaniechać pisania komedii, jeżeli świętoszki mają zostać górą. Zwycięstwo to da im niejako prawo prześladowania mniej więcej niż poprzednio. Niebawem gotowi będą zaczepiać najniewinniejsze rzeczy za to tylko, iż wyszły spod mego pióra. Oby dobroć Twoja, najjaśniejszy Panie, raczyła udzielić mi swej pomocy przeciw ich zatrutej wściekłości. I obym mógł za jej powrotem, z wyprawy tak pełnej chwały, umilić Waszej królewskiej mości wytchnienie po tylu zwycięstwach. Dostarczyć jej niewinnej rozrywki po tak wspaniałych dziełach i pobudzić do śmiechu monarchę, który budzi drżenie w całej Europie. Trzecie podanie przedłożone królowi dnia 5 lutego 1669: Najjaśniejszy panie, pewien bardzo znamienity lekarz, którego mam zaszczyt być pacjentem, przyrzeka mi i zobowiązuje się rejentalnie, iż utrzyma mnie przy życiu jeszcze trzydzieści lat. Jeśli zdołam mu uzyskać jedną łaskę Waszej Królewskiej Mości. Powiedziałem mu na te obietnicę, że nie żądam tak wiele i zadowolę się w zupełności zobowiązaniem, iż mnie nie zgładzi ze świata. Ta łaska, Najjaśniejszy Panie, to kanonia nadwornej kaplicy w Winson, opróżnionej przez śmierć. Czy wolno mi będzie prosić jeszcze o tę łaskę Waszą Królewską Mość właśnie w dniu wspaniałego zmartwychwstania Tartifa, wskrzeszonego dzięki jego dobroci? Przez ten pierwszy znak twojej dobroci pojednałem się z ludźmi wiary, przez drugi pojednałbym się z lekarzami. Jest to z pewnością dla mnie zbyt wiele łaski naraz, ale może nie nazbyt wiele dla waszej królewskiej mości. To też oczekuję z nieśmiałą i pełną szacunku nadzieją jej odpowiedzi na tę prośbę.